Dzień dobry. Zapraszam na kolejny raport z frontu cywilizacyjnego. W Wielkiej Brytanii zakończył się proces Lucy Letby, pielęgniarki oskarżonej o zabójstwo 7 noworodków w latach 2015-2016 i usiłowanie zabójstwa kolejnych 6. W jednym ze szpitali brytyjskich. Pielęgniarka została uznana winną. Prokurator powiedział, że kobieta stale zmieniała sposoby zabijania dzieci, a takie dwa, do których się uciekała, to były zastrzyki dożylne z insuliny, albo po prostu wstrzykiwała noworodkom powietrze. I jedna, i druga metoda działała zabójczo i kobieta zdała sobie z tego sprawę. No ale właśnie, mimo że zmieniała te metody zabójcze, to jednak po dłuższym czasie zauważono, że to do zgonów dochodziło na jej dyżurze. I brytyjskie media zastanawiają się, w jaki sposób mogło dojść do takich mordów na terenie szpitala, gdzie ludzi, a w szczególności dzieci, powinno się leczyć i ratować ich życie, a nie zabijać. Zwłaszcza, że to nie jest odosobniony przypadek w Wielkiej Brytanii, bo przy okazji tej debaty w mediach brytyjskich pojawiły się przypomnienia innych mordów i również opinii o tym, co się dzieje w brytyjskich szpitalach, jak są traktowane dzieci. I to nie były dobre informacje. Można powiedzieć, że te morderstwa pani Letby i złe traktowanie dzieci, to nie są sytuacje wyjątkowe w szpitalach brytyjskich. I komentatorzy zastanawiają się, w jaki sposób mogło dojść do takich strasznych sytuacji. I co ciekawe, zastanawiają się, ale nie przychodzi im do głowy oczywiste wyjaśnienie. A oczywiste wyjaśnienie właśnie nasuwa się, kiedy się pozna brytyjskie dane dotyczące aborcji. Otóż w Wielkiej Brytanii co roku aborterzy zabijają 200 tysięcy dzieci. Część z tych aborcji to są aborcje domowe, ale większość dokonuje się w szpitalach. Kilkadziesiąt tysięcy z tych aborcji to są aborcje późne, bo w Wielkiej Brytanii abortować legalnie dzieci na życzenie można do 24 tygodnia ciąży. I w przypadku tych późnych aborcji dzieci, żeby przypadkiem nie urodziły się żywe podczas tego indukowanego porodu, którego celem jest zabicie dziecka, ale ponieważ niekiedy te późne aborcje kończą się narodzeniem żywego dziecka, to w Wielkiej Brytanii zabija się te duże dzieci jeszcze w łonie matki zastrzykiem z chlorku potasu w serce. I pytanie jest takie, czym się różni to, co robiła Lucy Letby
od tego, co jest właściwie taką standardową usługą medyczną. Tak to się oficjalnie nazywa. Usługa medyczna. A więc czym się różnią te legalne usługi medyczne, które zabijają setki tysięcy dzieci w łonach matek, od tego, co robiła ta morderczyni? Czym się różnią? No, odpowiedź jest taka. Różnią się tym, że ofiary pani Ledby były o kilka tygodni starsze. Od kilkudziesięciu już lat te praktyki aborcyjne trwają, a lekarzy i pielęgniarki w Wielkiej Brytanii szkoli się z zabijania dzieci poczętych. No i co ciekawe, Brytyjczycy nie potrafią dostrzec związku między tymi morderczymi praktykami i morderczymi szkoleniami, a zachowaniem właśnie takim jak to pani Ledby, chociaż właściwie ta różnica jest z punktu widzenia moralnego, to jest żadna, a z punktu widzenia technicznego zabić dziecko już urodzone jest łatwiej. W Polsce aborcja jest teoretycznie nielegalna, ale praktycznie bezkarna. Dyrektorka jednego ze szpitali chwali się publicznie zabijaniem dzieci w łonie matki zastrzykiem z chlorku potasu właśnie. I środowisko medyczne nie reaguje. Politycy również. Zastanawiam się, czy dostrzeżenie związku między zabójstwem prenatalnym a zabijaniem noworodków w szpitalu przekracza możliwości autorytetów medycznych, w szczególności członków Naczelnej Izby Lekarskiej albo Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, albo polityków odpowiedzialnych za to, że w Polsce obowiązuje prawo, które dopuszcza takie praktyki. Czy to jest jakiś błąd intelektualny, czy właśnie ci wszyscy ludzie nie potrafią dostrzec tego związku między jednymi zabójstwami, a drugimi? A może po prostu boją się powiedzieć prawdy? Lucy Ledby w prywatnych zapiskach pisze: zabiłam je, nie zasługują na życie. Jestem diabłem. Ciekawe, co w chwilach szczerości myślą o sobie aborterzy.